prawie wszystkie przychodnie wiedzą już, ilu mają pacjentów. Większość z nas wybrała już swojego lekarza. Najczęściej był to nasz lekarz rejonowy. Ci, którzy zwlekali z wpisaniem się na listę, mogli mieć problemy. Ci, którzy wpisywali się na listę jeszcze w starym roku, z reguły nie mieli kłopotów. Lekarze nie robili przeszkód, chociaż bywało i tak. Nabrał 3000 pacjentów i zrezygnował. I co pan zrobi w tej sytuacji? No, zapisałem się do kierowniczki, ale no, to jest naprawdę taka zabawa w ciuciupawkę. No. Niewielu wybrało lekarza spoza swojego dawnego rejonu. W większości przypadków zasada wyboru lekarza była podobna. Czy mieliście panowie problem, czy wybraliście tego, którego chcecie się leczyć? Tak. Jeszcze nic nie brałem. Ja wybrałem. Pan wybrał. Tak. I czym pan się kierował przy wyborze? Bo tyle lat do tych lekarza chodziłem i nadal będę chodził do końca. Nie, ja nie miałam żadnych problemów, że rozterek, co ja mam zrobić. Chodzę tu od lat, jestem zadowolona. Gdzie szukać tego dobrego lekarza? Ma się zaufanie do tego, do którego się chodziło i tak prawem natury, prawem przyzwyczajenia. Idzie się do tego lekarza, po prostu. Masz się zadeklarować do lekarza. Do której, pani doktor? Doktor Harvard. Doktor Harvard, dobrze. Panie doktorze, ilu pan ma ostatecznie pacjentów? Czy pan już wie, ilu się zapisało? A ile jeszcze może się zapisać? Więc do przychodni zapisało się 5,5 tysiąca. A do poszczególnych lekarzy, no to różnie. Jedna z lekarek ma około 2 tysięcy, a pozostałe mniej. Zarówno pacjenci, jak i lekarze pamiętają obietnicę, że za pacjentem pójdą pieniądze. Ale nikt dotąd nie wie, ile i jakie. No właśnie ciągle niewiadome są nasze zarobki i od czego to zależy, bo się mówi, że od ilości zapisanych pacjentów, no ale czy to tak będzie, to nie jesteśmy pewni. Nikt nas nie poinformował o takiej prostej rzeczy, jak zasada, na jakiej będziemy wynagradzani od 1 marca prawdopodobnie. Czy to będzie od pacjenta zapisanego, czy to będzie od usługi wykonanej. Nikt nas nie poinformował, jak będzie wyglądał cennik. Czyli my nie wiemy, czy przyjmiemy pacjenta za 15 groszy od osoby, czy za 75, czy za 2 zł. W związku z tym jest to randka w ciemno. Jeżeli są to lekarze, którzy są zatrudnieni w przychodni, która podpisała kontrakt z kasą chorych, może się tak przytrafić, że jeden z lekarzy jest bardzo wziętym lekarzem, a inny w tejże samej przychodni, no powiedzmy, nie lgną do niego pacjenci. Tak się często zdarza. Jest to wtedy sprawą już dyrektora danej przychodni, czy kierownika prowadzącego tę przychodnię, by w odpowiednim stopniu wynagradzać tego popularnego lekarza, a by znalazło to odzwierciedlenie w jego pensji, by jego pensja była wyższą w stosunku do tego lekarza, do którego pacjenci nie chcą iść. Dla wielu lekarzy zaskoczeniem będzie informacja, że o ich zarobkach zadecyduje przełożony, a nie liczba przyjętych pacjentów. Jak będzie naprawdę, czas pokaże. Innego typu problemy mają pacjenci. Dotyczą one głównie skierowań. Ja miałam już taką historię, że z tej samej poczekalni jedne drzwi są właśnie do pani doktor rejonowej, a drugie drzwi są do chirurga. Ponieważ wywróciłam się, ja mam tam awanturę z tego, z ręką, przychodzę, pani doktor tej rejonowej akurat nie ma, bo już wyszła. Więc idę do chirurga, który nie ma żadnego pacjenta, myślę, może mi to pokacie złamane czy coś. Wychodzi pani pielęgniarka i mówi, niestety, proszę pani, nie wolno, żeby pani chirurg zobaczył rękę bez skierowania od tej pani z tamtych drzwi. Niestety to wcale nie jest śmieszne. W teorii pacjenci zyskali wiele praw, na przykład wybór lekarza pierwszego kontaktu, wybór specjalisty i, o czym nie wszyscy wiedzą, wybór szpitala. Tym wyborem szpitala, to czym pani by się kierowała, czym pani będzie się kierowała? Też drugie, z powrotem tym przyzwyczajeniem, że jak mąż miał operację na Lindleya, to ja tak samo. Nie musi pan się już teraz kierować rejonem, czy pan o tym wie? Czy pan może pójść do dowolnego szpitala? No, bo mówią tu, no ale ja bym wolał iść drugi pan, no bo tam już leżałem trochę. Co by mi tam wolał iść? A nie wiem, czy na łoczki bliżej, nie wiem, jak to zrobić. Mimo że skierowanie do szpitala jest wypisywane tylko na konkretną jednostkę chorobową, to większość lekarzy wypisuje skierowanie najczęściej do dawnego szpitala rejonowego, nie zawsze pytając, gdzie pacjent chciałby się leczyć.
przyszłości będziemy uzgadniać wybór szpitala z naszym lekarzem. Zdarzają się pacjenci, którzy już korzystają ze wszystkich udogodnień, jakie niesie reforma. Te udogodnienia polegają na świadomym wyborze szpitala przez pacjenta i ten lekarz domowy, który jest tym otwierającym system, ale jednocześnie jest tym, który ma być tym adwokatem także zdrowia pacjenta, już edukacyjnie działa w tą stronę, że informuje i radzi, do którego szpitala się udać z daną określoną jednostką chorobową, bo zna nie tylko poziomy referencyjne szpitali, ale także ich specjalności, ich wkład pracy w dziale osiągnięcia szybko skutku terapeutycznego. Większość przyszłych pacjentów szpitali nie wie, czy o planowanym pobycie powinien powiadomić szpital ich lekarz, czy mają to zrobić sami. Uspokajamy. Nic się w tym przypadku nie zmieniło. W krajach zachodnich ze szpitalem jako pierwszy konsultuje się lekarz. Pacjent kierowany przez lekarza na leczenie określonej procedury w trybie planowym, podkreślam, musi być jakby zapisany do pewnej, może mini kolejki, to byłoby najlepsze, z określeniem dnia i zgłoszenia, dnia zgłoszenia się tego pacjenta do szpitala, w czasie najlepiej wybranym przez obie strony, to znaczy dogodnym dla pacjenta i możliwym dla szpitala. I tak to się dzieje w przypadkach planowych. Obecnie zaburza to jednak protez anestezjologów i tu jesteśmy troszkę zatrzymywani. Niemniej ten szlak jest już przetarty poprzez tak zwane porady ambulatoryjne, które można dokonywać w szpitalu. Nie tylko pacjenci, ale również lekarze mają wątpliwości, czy można się leczyć w szpitalu poza miejscem swojego zamieszkania. Pytania dotyczą nie tylko samego pobytu, ale i transportu. Przychodzi pacjent, czy ja mogę mu dać skierowanie do specjalisty, załóżmy do Krakowa czy do Limanowi, bo on uważa, że tam jest wielki klasy specjalista i ja powinienem mu dać, bo on ma prawo wyboru. Ja nie wiem, czy ja mogę go kierować tam, kto będzie za to skierowanie płacił, odpowiadał i tak dalej. Było powiedziane, że pacjent ma prawo wyboru. Nie musi być, że on może nie chcieć tylko skierowania do naszego szpitala w Sączu, ale że on sobie może wybrać szpital w Limanowej, czy w Gorlicach, czy w Zakopanem. No, ale my też nie wiemy. I my nie wiemy, czy możemy kierować, kto, kwestia transportu, przewiezienia, czy on tam zostanie przyjęty, czy nie zostanie przyjęty i tak dalej. No to wszystko jest niewiadoma. Przypominamy, że wybierać możemy spośród wszystkich szpitali w obrębie naszej kasy chorych. Pacjenci muszą sami umówić się ze szpitalem, zapewnić sobie transport. Nie liczmy na to, że zmniejszą się kolejki do dobrych szpitali. A co zrobi dyrektor, jeżeli na ten sam zabieg zgłosi się do szpitala na przykład 50 pacjentów? Po pierwsze, będę się bardzo cieszył, gdyby tak się zdarzyło. Po drugie, uważam, że ci pacjenci mają swoją mądrość i będą wiedzieli, jeżeli moje warunki, jakie ja im przedstawię, że na przykład ten 50. pacjent musiałby być zoperowany w 3 miesiące czy 4 od pierwszego i znajdzie inny szpital, który mu stworzy lepsze warunki, no to nie będę miał żadnej pretensji do tego pacjenta. I właśnie na tym chyba polega cała idea i filozofia reformy. Już w tej chwili wiadomo, że leczenie jednych przypadków będzie dla szpitali bardziej opłacalne niż innych. Czy więc dyrektorzy szpitali przy wyborze pacjentów nie będą kierować się rachunkiem ekonomicznym? Jedno jest pewne, tak jest w krajach zachodnich. Ci, którzy mają więcej pieniędzy, będą mogli liczyć na udogodnienia, skrócenie kolejek. Najbogatsi trafią do prywatnych klinik. A czy będziemy mogli wybrać chirurga? Czy pan sobie wyobraża, żeby nagle do jednego chirurga rzeczywiście ustawiła się kolejka, już taka oficjalna, a do drugiego nie? Sądzę, że jest to możliwe. Sądzę, że jest to normalna sytuacja, tak jak w innych krajach. No właśnie, jak to jest w innych krajach? Każdy, kto dobrze pracuje, kto dobrze wykonuje swoje obowiązki, a jednocześnie świadczy usługi na najwyższym poziomie, czy na poziomie takim, który gwarantuje wszystkim pacjentom możliwość wyjścia z choroby, powinien być w jakiś sposób gratyfikowany, honorowany i sądzę, że do tego dążymy między innymi teraz. Na razie nie ma co liczyć na rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia. Nas, pacjentów, czeka jeszcze wiele niespodzianek. Największym zmartwieniem zarówno pacjentów, jak i lekarzy są pieniądze. Prosimy o listy z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami.
40 kilometrów na zachód od Warszawy, w pobliżu Sochaczewa, leży wioska, której uprawne pola poprzecinane są szpalerami wierzb. I taki jest krajobraz miejsca, w którym urodził się największy polski kompozytor. I choć w kraju spędził zaledwie 20 lat swojego życia, a tutaj, w Żelazowej Woli, tylko 7 miesięcy, potraktujmy to miejsce